Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji o nazwie Rock Radio. W każdą środę po 18.05 przy mikrofonie Jerzy Szlachta, za konsoletą Jan Pielichowski. Do 20.00 jesteśmy i zgodnie z naszymi zapowiedziami dzisiaj w studiu też zacni goście. Dobry wieczór panom. Cześć, witam was Siczka z KSU. Dobry wieczór, witam Tomasz Rzeszutek z KSU i Jesus Chrysler Suicide. Bardzo się cieszę, że panowie znaleźli czas, aby do nas tutaj dotrzeć. To pierwsze. Po drugie, dzisiaj mamy niesamowitą atrakcję dla naszych słuchaczy, ponieważ 24 lutego ukazuje się nowy album grupy KSU i dziś w drugiej godzinie zagramy dwa utwory z tego nowego albumu, absolutnie przedpremierowo, za zgodą artystów i wydawcy, tak? Tak, zgadza się. To jest płyta nowa, CD. Jednocześnie dołączona do tego jest płyta 4K z koncertu z 40-lecia. No i wyjdzie analog też, równocześnie. I niespodzianka. Będziemy to wszystko mówić naszym słuchaczom dziś w audycji, opowiadać o tym. Czasu mamy dużo. To może dużo. Skończę o tej niespodziance. To proszę. Wyjdzie także na kasecie. A, płyta, to jest wiadomość sprzed chwili dosłownie, tak? Tak, dzisiaj się dowiedziałem od wydawcy. Super, to będziemy o tym wszystkim mówić, a naszych słuchaczy prosimy o pytania do artystów. Proszę je wysyłać e-mailem pod adres jszlachta@radio.rzeszow.pl. A co to grało przed momentem? Nowa Katatonia, to może jeszcze raz z tej płyty. Katatonia z nowej płyty, bardzo dobre recenzje ten album zbiera. No ale teraz przechodzimy już do polskiej muzyki, do naszych wykonawców, naszych gości, Tomek Rzeszutek i Siczka, KSU, Jesus Chrysler. I może na początek, bo ustawioną mam płytę najnowszą Jesusów, to jeśli Siczka pozwoli, to kiedyś byłem tutaj w piwnicach rzeszowskich, prawda, tam graliście koncert, no i Siczka kiedyś do Tomka mówi: tak, Tomek, w ilu ty zespołach grasz? I bardzo mnie to rozbawiło i zapamiętałem sobie to pytanie, żeby właśnie go zadać po wielu miesiącach. Tomek, w ilu ty zespołach tak naprawdę grasz? Obecnie gram w 4 zespołach. Ja ostatnio tak nad tym się zastanawiałem i stwierdziłem, że po prostu wróciłem do korzeni, bo tak było na początku właśnie, kiedy chłonąłem młody nastolatek muzykę i grałem na jednym osiedlu w zespole death metalowym na basie, gdzieś tam na drugim osiedlu na perkusji w zespole punk rockowym, gdzieś tam na gitarze jakiś psychodeliczny rock i tak dalej. Także tak się złożyło i teraz wracam do korzeni. 4 zespoły. 4 zespoły, dobrze. A bywało tak, że jeszcze w większej ilości kapel grałeś? Chyba nie. W jednym czasie chyba nie. To i tak wystarczająco. Tomek, powiedz, płyta Jesusów nowa, no bardzo dobre recenzje zbiera i jest świetnie nagrana, ja ją sam tutaj ogrywałem w audycji. Jaki masz tak zwany ten feedback odnośnie tego właśnie albumu? Bo ty pewnie jako artysta i twórca tej płyty śledzisz to dokładniej niż ja. Jeśli chodzi o feedback od fanów, to naprawdę jest bardzo dobrze. Że tylko może ewentualnie są jakieś tam, wiesz, jest mały minus tego, że nie ma numerów po polsku. ale my chcieliśmy tak właśnie, żeby płyta była po prostu taka równa pod tym względem i dlatego nie chcieliśmy już tym razem mieszać. Wcześniejsza płyta była cała po polsku, teraz cała jest po angielsku i... Ale to jest taki jeden minusik dla jakiejś tam grupy ludzi. Natomiast jeśli chodzi o brzmienie i całość, to naprawdę same superlatywy. A ten pan, który tu z prawej strony, u ciebie po lewej, a u mnie po prawej siedzi, kolega Siczka, to ma płytę w domu pewnie Jesusów i... To ja miałem zanim wyszła, Tomasz. Chyba z 5 razy pod rząd przesłuchałem i stwierdziłem, jakbym słuchał jakąś dobrą zachodnią kapelę. Tam nie ma numerów, że jest jeden jakiś zajebisty numer, a drugi jest słaby. One są mniej więcej na tym samym poziomie. Wszystkie petarda.
Petarda. No, no to było dużo pracy, wiesz, no, to, no naprawdę. To dla mnie... 5 lat pracy i naprawdę jesteśmy mega zadowoleni z tej płyty. Powiem ci, że dla mnie no, genialny jest ten otwieracz płyty, który teraz zagramy. To znaczy, to nie otwieracz do butelek, tylko otwieracz płyty. Utwór zatytułowany Letter to the Lord. Posłuchajmy go. To Jezusie, Letter to the Lord, utwór otwierający płytę Rex Publica Lunatica. Tomek, ja rozumiem, że już po tylu miesiącach od wydania to jesteś absolutnie z płyty zadowolony. No, oczywiście. Nic byś nie zmienił teraz. No właśnie, to mnie tak, wiesz, przez te 30 parę lat grania, tak zawsze miałem coś takiego, że wiesz, po już tam miesiącach od wydania płyty zawsze coś bym poprawił, a tutaj dziwnie. No nie mam takiej... Nie ma ciśnienia. Nie mam takiego ciśnienia. Ja bym nic nie poprawiał. Słuchajcie, pytania przychodzą do was. Mamy tutaj pytanie od Radka z Podlaskiego i pozdrawia was serdecznie. Dzięki. Panowie. Czy będzie jakaś obszerniejsza trasa koncertowa promująca nowy album, tak aby zahaczyła o Podlasie? Trzymajcie się mocno. No, obszerniejsza na pewno nie będzie, bo wszyscy muzycy, oprócz mnie, wszyscy pracują i oni musieliby urlopy grać, także gramy głównie w weekendy. Mhm. Jeżeli gdzieś dalej, no to w soboty, a tak do 300-400 kilometrów jesteśmy w stanie zagrać gdzieś w piątek, w niedzielę. No to dobrze. O, tu jest pytanie jeszcze od Łukasza. Dwa pytania, a to do Siczki chyba. Czy nadal mieszkasz w Ustrzykach? Jeśli nie, to czy możesz zdradzić, gdzie mieszkasz? No to już jest chyba RODO w to wchodzi, to nie wiem, czy będziesz mógł zdradzić. Jakieś 12 kilometrów od tego radia, w którym siedzę. Aha, mieszkam. Czyli już nie mieszka w Ustrzykach. I czy tęsk... Od 3 lat. Czy tęsknisz za czasami, gdy należałeś do Wolnej Republiki Bieszczad? Ja niewiele pamiętam przede wszystkim z tamtych czasów. No to... To były młodzieńcze lata, także musiałbym się cofnąć i wiekiem. No dobrze. Żeby zatęsknić. To mam nadzieję, że Łukasz jest usatysfakcjonowany odpowiedzią. Panowie, żebyśmy tutaj też nie zagadali wszystkiego, to może jeszcze jeden Jesus Taste or Heaven, a potem Siczka przygotował specjalne dwa utwory starsze KS-u i o nich opowiemy. To są Jesusi, nowa płyta. Kto nie ma, to polecam bardzo. Zapraszam też do wysyłania pytań do artystów, które tutaj przychodzą. I od szlachta@radio.rzeszow.pl pod tym e-mailem. Natomiast na rockblog33.pl tam tworzy się lista utworów, które gramy z leciutkim takim wyprzedzeniem. No to za chwilę teraz pojawią się utwory starsze 2 KS-u, ale tutaj taki e-mail przyszedł od... kogo tu? Artur, od Artura. Witam, panie geniu. Witam, panie Tomaszu. Ładny początek? Tak, witamy także. Chciałbym zapytać o to, kiedy będzie dostępna płyta DVD koncertowa. Wyszedł jeden teledysk z tego koncertu, rozbity dzban. Czekam i nie mogę się doczekać. Pozdrawiam, wierny fan z Bieszczad. Do zobaczenia na koncertach. No to już wspominałem o tej płycie. To jest płyta właśnie 4K. Aha. I ona będzie sprzedawana łącznie w jednym opakowaniu w Digipaku razem z nową płytą. Po prostu koncert wideo. Dodatkowo, dołożony. Zresztą to jest pierwsza płyta w Polsce. Jeszcze nikt w tym formacie 4K nie wydał. Także jesteśmy pierwsi. I co najciekawsze, normalna taka płyta kosztuje około 150 zł, a tu będzie można kupić za 54 zł plus nowa płyta. No tak, ale powiedz mi teraz, wiem, że długo bardzo trwała praca nad tym materiałem 4K i ty to sam jakby montowałeś. Całość musiałem montować, bo się dźwięk nie zgadzał, były obsuwy, nie te obrazy były w tych miejscach, co powinny być, także musiałem z kilku tysięcy kawałków synchronizować i podkładać te obrazy. I to jest koncert na 40? Tak, z Ustrzyk na 40-lecie zgraliśmy. 5 lat wcześniej. 4,5 roku.
Dokładnie. Czyli dokładnie, drodzy słuchacze, odpowiedź na to pytanie jest taka: 24 lutego premiera nowej płyty grupy KSU 44, to tytuł albumu. Tak, plus płyta 4K z koncertu. To jest blisko 3-godzinny koncert. Tylko uprzedzam, że tej płyty się nie odtworzy na zwykłym odtwarzaczu Blu-ray. Musi to być odtwarzacz 4K. Blu-ray 4K lub albo musi mieć Ultra HD napisane. Albo jakiś dobry komputer też, tak? No komputer to już musi być trochę wypasiony, bo 4K to komputer taki zwykły, to ma problemy. Ale przede wszystkim komputer by musiał mieć odtwarzacz 4K. No tak. Blu-raya wystarczy. Tylko... Najwyższa jakość. Ja widziałem tak. Fragmenty, rzeczywiście to pięknie. Siczka, 1944 teraz, stary numer twój, ale zdaje się, że on jest jakoś poprawiony, tak? Jest zgrany na nowo. Odzyskaliśmy te ślady oryginalne z 16 śladu. To znaczy ja odzyskałem, odkupiłem ten oryginalny rekorder z taśmami, tylko że jak wcześniej przeglądałem, te taśmy była cała płyta i moglibyśmy ją wydać dzisiaj na nowo zgraną, ale niestety syn właściciela bawił się i skasował 6 utworów. Między innymi swoją matkę skasował, która tam recytowała w wielkim końcu. Ojej, posłuchajmy 1944 KSU. Pamiętasz, który to był rok, Siczka? Pamiętam rok nagrania tego, bo to akurat jakieś 200 metrów stąd od studia radiowego, to studio było. Tutaj było. RSC, tak? Tak, tu bliziutko, no, jakieś 200 metrów. To jakie 200? To w linii prostej to jest 30 metrów. Nie, więcej trochę, bo tu jest, wchodziło się przez bramy, wiem. Tak, no to 150. Dobra, nie kłóćmy się, ile metrów. Także to był 88 rok, maj dokładnie, pamiętam. I to jest nagranie z odzyskanych, tak jak powiedziałeś, taśm matek, czyli były ślady, prawda? Wszystkie 16 śladów. Taśmy oczywiście musiałem czyścić, bo jak się przypuściło przez cały tor, to cały tor był biały. Brudny. No, sypał się proszek z tych taśm. Ale nie robiliście tam żadnych dogrywek, prawda? Nie, absolutnie, to bez sensu by było. No to teraz będzie jeszcze jeden utwór zatytułowany Pijany Gówniarz, bo jak słuchałem tej pieśni, to jest taka trochę krytyka młodzieży ówczesnej wtedy, która rzeczywiście zaglądała mocno, a tak jak tam śpiewasz... To chodzi też o tą chuliganerkę w dużych miastach. Wtedy było tych różnych napadów, pobić. Zresztą zespół Illusion też na swojej pierwszej płycie ten temat poruszył, tych młodych chuliganów, którzy właśnie tylko patrzyli, jak tam się dokręcić i chuliganili po prostu. Strach było wyjść w niektórych miastach, w niektóre dzielnice nocą. Na ulicę. No. No to posłuchajmy. Pijany Gówniarz KSU. Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że dzisiaj, gdy słucha się tych utworów właśnie z lat 80., to w zasadzie można powiedzieć, że to się chwali, że zespoły punkowe dostrzegały takie problemy, jak właśnie problemy młodzieży, takiej, że tak powiem, niesfornej, delikatnie mówiąc, prawda? Tylko że ten tekst był napisany pod koniec lat 70. Jeszcze pod koniec lat 70. Tak, to jeszcze były gorsze czasy. To jeszcze były gorsze czasy. No, panowie, tak to bywało. Zobaczmy, czy mamy jakieś pytania. Mamy. Zaraz, zobaczmy, bo tych pytań coraz więcej. Co to? Dwa krótkie pytania do Siczki. Co sądzisz o węgierskiej scenie rockowej i jeśli miałeś z nią styczność, to powiedz. Słucham dość dużo tego, szczególnie alternatywy, bardzo nieszablonowej, stąd tak się pytam. Węgierska scena, coś wiesz? Nie mam stycznością w ogóle. Atomek? Ja pamiętam taki zespół Trotel, który grał tutaj na Zalesiu koncerty, to był chyba z Węgier. Tak mi się wydaje. No to wiesz, ja znam te Lokomotiv, Omega, Kadikowa, czy tak, Scorpio. Teraz jeszcze jest pytanie, co sądzisz o tym, że starsze płyty KSU potrafią być wystawiane po kilkaset złotych do sprzedaży, pewnie na jakichś aukcjach? Sądzę, że nie kupujcie, bo one wyjdą niedługo i będą o wiele tańsze. Ale panowie, tak to jest z legendami. Legendarne zespoły wydają legendarne płyty, to cena ich tam sobie rośnie na różnych portalach. Tych starych płyt. Tych starych płyt, tak. Co tu jeszcze mamy? Kiedy nowa książka, panowie, jest szansa na reedycję kasetowych koncertów? Czy jest taka szansa? Tutaj Turbo Pilnik, tak się człowiek przedstawia.
chodzi o koncerty nagrane. Witam panowie, Siczka. Kiedy nowa książka? Jest szansa na reedycję kasetowych koncertów? Czy jest taka szansa? Pyta słuchacz. No nie wiem, no kaset się raczej nie wydaje. Wydawca się zdecydował tylko wydać tą kasetę i to będzie limitowany nakład tych kaset. Mm-hmm. Także trzeba się spieszyć. Nowa płyta. A my koncertów raczej nie rejestrujemy. Możemy na przykład z tego z 40-lecia wydać na kasecie. To nie jest tak, że wszystko się po prostu wypuszcza, co leci. Tak, tak się nie da. Trzeba przyjść ze swoją kamerą na koncert KS-u i nagrać sobie. Jak pozwolą. Jak pozwolą, jak ochrona nie wyprowadzi, nie wyprosi. Wczoraj rozmawiałem tutaj z wami i Siczka mówi do mnie, słuchaj, przynieś jakieś też punkowe polskie kapele, to posłuchamy. A ostatnio dostałem taką płytę zespołu. Wczoraj z nimi nawet wywiad robiłem i ten wywiad jest nagrany w sobotę w audycji Rok Noc mojej. Pójdzie. Panowie nazywają się śmiesznie po prostu. Stare dziady. Po prostu. To powinni się z nami zamienić nazwą. Świetna nazwa. Świetna nazwa. Posłuchajcie muzyki. My nie boimy się do tytułu utworu. Nie boją się niczego. Wywiad w sobotę po 22. Zespół nazywa się Stare Dziady. No i co panowie? Fajne. Fajne. Podoba się, nie? Z jednym stwierdzeniem, tylko z tekstu się nie zgadzam, ale nie będę go przytaczał. Ale przynajmniej teksty są zrozumiałe, słychać, tak jest, wyraziste. Tak. Wiem, że ty, Siczka, właśnie o to bardzo dbasz, żeby wokal na płycie był bardzo zrozumiały. Staram się. Słuchajcie, mało mam czasu, bo dwa utwory chciałem teraz zagrać. Jeszcze Stare Dziady w utworze Nie mam sił, a potem na twoją prośbę będzie Ruchomy cel proletariatu. No okay. Ja bym chciał jak najwięcej proletariatu. Ale no właśnie, to potem będziemy w drugiej godzinie o tym opowiadać. A my zrobimy sobie przerwę. Pytania napływają. jszlachta@radio.rzeszow.pl. Proszę się też nie gniewać, jeśli no, czyjegoś pytania nie zadamy tutaj. Ja nie zadam, bo tych pytań jest bardzo dużo, a chcemy, żeby też muzyka królowała w naszej audycji, okej? Okay? No lepiej słuchać muzyki jak jakiś wypocin czyjś. Dobrze. Panowie, przerwa. U nas najpierw Stare Dziady, potem Proletariat. Drodzy Państwo, druga godzina audycji Rock Radio rozpoczęta. W studiu w dalszym ciągu Tomek Rzeszutek i Siczka, Gieniu, grupa KSU. Za chwilę będziemy dalej rozmawiać i grać muzykę, którą przygotowaliśmy wspólnie, to dodajmy, tak? Tak, potwierdzacie. Oczywiście. Na rockblog33.pl tam lista utworów jest publikowana, natomiast jszlachta@radio.rzeszow.pl to jest e-mail, pod którym przyjmuję pytania, ale jest ich bardzo dużo, więc pewnie nie wszystkie, ale proszę wysyłać. Tutaj dwa takie listy do ciebie, do was w zasadzie przyszły, panowie, to ja je pozwoliłem sobie wydrukować i sobie poczytacie w domu, bo to nie są pytania, tylko listy e-mailowe. 24 lutego ukazuje się nowa płyta KS-u zatytułowana 44. No to myślę, że tegoroczny Werbel to też płyta wasza się pojawi, być może. A ja chciałbym powiedzieć, że finał Werbla 2022 19 lutego w Filharmonii Podkarpackiej. Bilety można kupować, tam Ania Dąbrowska jest gwiazdą, a bilety można kupować na kupbilecik.pl. Zapraszamy. Te bilety rozchodzą się, więc proszę się pospieszyć. Panowie, no Siczka, to znowu Proletariat w utworze Ból. Bardzo podoba mi się płyta Prawda tego zespołu. To jest jedna z nowszych. Mi się wszystkie podobają. A, widzisz. Nieważne, czy śpiewa ballady, czy Olej śpiewa ballady, czy punkowe numery, czy te ciężkie takie, no trudno powiedzieć, czy to jest grunge, czy to jest. Mm-hmm. To jest poważny rok. Poważny rok. Mi się wszystko podoba. Ty masz z nim kontakt, jak można powiedzieć, nieustanny. To powiedz, oni szykują chyba nową płytę, z tego co wiem. No z tego co wiem, to oni już mają tą płytę nagraną. Także oni chyba sami chcą to wydać, nie przekazać jakieś wytwórnie, tylko sami chcą wydać. Tomek, powiedz mi, jak duży był twój udział w nowej płycie KS-u, w sensie takim, no wiadomo, bas, prawda? Tak,
bas. I też jakiś udział w kompozycjach, czy jakieś twoje pomysły zostały wzięte pod uwagę, a szef KSU Siczka się nie odzywa teraz. Wiesz co, ja biorąc pod uwagę, że u siebie w zespole Jesus Chrysler Suicide, że tak mogę powiedzieć, no pełnię rolę lidera szefa. I większość moich kompozycji przechodzi, a tutaj przyszedłem do zespołu i robię taką troszeczkę usłużną bardziej rolę, grając na basie. Staram się nie przeszkadzać liderowi, bo wiem, co mnie wyszkodziło na przykład w momencie, gdyby ktoś tobie. Tak jest. Dlatego starałem się po prostu, jak jakieś uwagi miałem, to mówiłem. Natomiast starałem się po prostu dobrze wykonać swoją pracę grając na basie. Nie? To... O, nie tylko bas, bo przecież i chórki. No i chórki. Głównie chórki zaśpiewał Tomek ze mną. Mhm. Powiedzmy, że dzisiaj pojawią się dwa utwory z najnowszej płyty. To jeszcze czekamy. No, tak powiem, tak pompujemy ten balonik, nie? Niech słuchacze je tam. To może jakieś pytanko. Czy tradycyjny koncert w sierpniu w Ustrzykach Dolnych się odbędzie? Doszły mnie słuchy, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie tego koncertu. Tłumaczenie jest, że KSU zagra w maju na ZEW, się budzi, KSU zasługuje na te dwa koncerty. Zgadzam się, to Jarek z Lublina. Tak. Dobrze, rozwiewam wszelkie wątpliwości. Na tym w ZEW-ie zagramy godzinę czasu, o godzinie 15, z tego co pamiętam gramy. To jest chyba 30 kwietnia. Zagramy nietypowo jak na ZEW, zagramy bardziej czadowo. Nie będzie tych akustycznych dużo numerów, bez Matragony. Mhm. A w Ustrzykach koncert odbędzie się 11 sierpnia. Drogi słuchaczu z Lublina, wszystko wiadomo. Kolejne może pytanie. Dobry wieczór, Gieniu i Tomku. Jak zdrowie i ręka? Ponoć miał pan z nią sporo problemów, to do Gienia. Nie jestem pan Siczka, jestem. No ale ja czytam, tak tutaj napisał pan. Ktoś się błąd popełnił, pomylił się. Ale nieważne. No, z ręką jest coraz gorzej i na pewno nie będzie lepiej. Co z koncertem z 30-lecia? Miało być również z niego nagranie. To znaczy nagranie, to będzie wideo. Aha. Powoli będę brał się za to, ale niestety muszę muzykę do filmu w tej chwili od poniedziałku robić. To jeszcze jedno pytanie do Siczki. Pytanie do Siczki. Dasz Bur, o, tak to się zaczyna. O, znamy takiego pana, co tak zaczyna. Wiemy, to z Rzeszowa, wiem, on sklep muzyczny kiedyś prowadził, tak? Trafiłem? No, tak. I to właśnie ja trafiłem też? Też, chyba tak. Jacek, tak, no to Jacek. Nie, fryzura samoistnie powstaje samoistnie, czy pracować trzeba nad nią, na przykład prądem, czyli idź pod prąd. Najlepiej czystymi rękoma potrzeć po tych włosach i one już stoją. Dobrze, to pośmialiśmy się trochę. Siczka, wiem, że lubisz bardzo zespół Wishbone Ash. Przyniosłem płytę Argus, posłuchajmy. To genialna płyta grupy Wishbone Ash, Argus. Zawsze jak tutaj się spotykamy w tym gronie, to dyskusje o Wishbone Ash są, prawda? Chociaż Tomek przed chwilą się przyznał, że Uriah Heep, tak? Uriah Heep, tak, Sweet Freedom. Tak, płyta, a ja fajna. Dzisiaj właśnie dotarła do mnie nowa płyta Uriah, także proszę słuchać audycji i w następnych się pojawi. To co, kolejna seria pytań, to ta audycja przeraża się w jakąś taką konferencję prasową, prawda? Ja to jestem moderatorem i trzeba to skrócić. Muzyka jest ważniejsza. Wiem, ale to są pytania do ciebie. Tak, panie, znowu jest panie Eugeniuszu. Dzięki za sztos koncert we Wrocławiu z okazji 45-lecia. Był ogień, głos i moc, więc super. Dużo zdrowia. To z Wrocławia są takie pozdrowienia. No, to tam zagraliśmy po raz pierwszy numer z nowej płyty. Gdzie mi się fajnie śpiewało, bo akurat na jedno ucho nie słyszałem, bo miałem zapalenie ucha. No właśnie, ale tu Marta pyta teraz, skąd czerpaliście inspirację do nowej płyty i co wpłynęło na jej charakter? Marta tak pyta. Jak zwykle nie czerpię żadnych inspiracji z innych zespołów przede wszystkim. Co mi przychodzi do głowy, to tworzę. Tomek? Zgadza się.
No chyba tak, wiesz, no ja też staram się, nie, ja słucham ostatnio dużo jakichś tam nowych rzeczy, ale, ale też jak sobie tak przerobiłem te płyty, które kiedyś dawno temu słuchałem, to się okazuje, że wracam do nich, także no, słucham bardzo różnej muzyki. Nie wiem, może niech ktoś napisze, jak słucha KSU, co czuję w tej muzyce, z czego ja tam mogłem brać inspirację nieświadomie, bo ja nie wiem. Ty masz rację, to właśnie, słuchacze to powinni ciekawe. Właśnie, to powinno pytanie tak. być odwrócone i słusznie. Tak. Tutaj pan Przemysław z Dortmundu pisze do nas. Jest taka kaseta o nazwie 7786. Wyjdzie może wcześniej lub później. Czy jest może plan, aby wydać te nagrania na CD i czy inne płyty KSU też jeszcze zostaną wydane na winylu? No właśnie, to chcieliśmy o tym powiedzieć. No to już za chwilę o tym powiem. A 77, 80, coś tam... 77, 86, kaseta taka. To z tego, co pamiętam, to chyba był pirat. To nie była legalna kaseta. Mhm. A co do winyli, jesienią zaczną się ukazywać po kolei płyty KSU, czyli tak, Ustrzyki na winylu. Mhm. Ustrzyki wyjdą także na CD, bo w tej chwili już od wielu lat nie ma. Później wyjdzie Pod prąd, zgrane na nowo, te 7 utworów, plus zgrane po staremu 6. Później wyjdzie płyta Nasze słowa, później Kiedy naród umiera. Także mamy w planie jeszcze 4 płyty i później będą lecieć następne. Analogowe. Mhm. To dobrze. Arek z Mazur, pozdrawiamy Mazury, pyta, co oznacza tytuł 44 i kto napisał teksty na najnowszą płytę? Teksty napisał Marcin Stefański, który już pisał na poprzedniej płycie część tekstów. A tytuł wymyśliłem ja, bo stwierdziłem, że ta płyta była nagrana w tamtym roku, to tytuł by pasował akurat 44-lecie KSU. Tutaj pytanie, czy planujecie reedycję na kasecie? No to ta nowa się ukaże na kasecie też. Tak, płyta, tak. tak. To już żeśmy odpowiadali. To, drodzy państwo, 2 utwory z najnowszej płyty są przygotowane. Jeszcze Warriora zagramy, bo wiem, że lubisz Warriora. No to jeden z lepszych utworów Wishbone Ash. To zagramy Warriora, a potem już ciśnienie będzie naprawdę podkręcone. I cieszymy się, że bardzo, że nie tylko z Polski, ale także z zagranicy słuchacze do nas piszą. Pozdrawiamy wszystkich. To Wishbone Ash i Warrior młodszej części widowni. Jak ja to zawsze mówię, polecam tę genialną płytę tego legendarnego zespołu. Tomek i Siczka, obaj panowie tutaj są w studiu. No i co, nadeszła ta najpiękniejsza chwila tej dzisiejszej audycji, czyli mamy trzeba jakieś tutaj fanfary. Mamy no, pozwolenie na 2 utwory, prawda? To tak może nie od razu je puścimy, tylko pierwszy najpierw otwierający tę nową płytę. Siczka, komentarz, bo to tytuł utworu akordy tak. Nawet pamiętam. No i jak na taki, bo to jest taki trochę punkowaty numer, cięższy, jak na taki numer, to on jest dosyć długi. No dobrze, bardzo dobrze. Ma ponad 4 minuty z tego, co pamiętam. No to panowie, to jak Tomek, odliczaj. 3, 2, 1, start. Tak? Tak. Start! 2, 1, start! Akordy. Tak rozpoczyna się nowy album zespołu KSU. Tutaj w studiu tak w prawo te gałeczki odkręciliśmy sobie. No fajnie słychać tutaj. Tak, ładnie. Oto wytłumione studia i głośniczki BW są, także to jest górna półka. Chciałbym podkreślić, że są jeszcze mocniejsze utwory na tej płycie. Mhm. Ale są też, jest 10 utworów elektrycznych i 3 na końcu płyty akustycznej. No właśnie takie bonusy akustyczne. To nie są bonusy, to są normalne utwory. Aha, czyli tak... Tak, tylko nie chciałem mieszać z tymi elektrycznymi. Aha, no to dobrze. Za chwilę mamy przygotowany drugi utwór. No i co panowie? Widzę, że miny no to, są eleganckie. No to ja coś mogę na ten temat powiedzieć, na temat tego proszę cię, utworu.
Często na koncertach ludzie mnie pytają, co tam z Olejem, czy nie mógłby z nami zaśpiewać na niektórych koncertach. Ja mówię, no to Olej nie będzie jeździł, żeby dwa numery tam zaśpiewać, czy trzy. No to postanowiłem już po zgraniu płyty, już płyta szła prawie do tłoczni, zadzwoniłem do Oleja, że poprosiłem go, czy by mnie zaśpiewał w kilku numerach. No i zaśpiewał w trzech utworach. A dzisiaj to można siecią tak wysłać, tak? Tak, no poszedł do studia, nagrał, poprosiłem go w których numerach i w jeden dzień go poprosiłem, no za dwa dni, bo jeszcze pracował, studio sobie załatwił, przesłał mi, ja wysłałem do studia i już płyta była gotowa. W następnym utworze Moje Łzy będzie Olej śpiewał też. Tak, drugą zwrotkę zaśpiewa i refreny. Drodzy Państwo, bardzo prosimy o opinię też na temat tych dwóch utworów, bo tylko dwa dzisiaj możemy ujawnić, a cała płyta 24 lutego. Tak, to Moje Łzy. Drugi utwór z nowej płyty grupy KSU. A na płycie jako czwarty. Jako czwarty na płycie. No, drodzy Państwo, muszę tutaj podziękować panom obu, bo no, jako pierwsza stacja radiowa na świecie ujawniamy te dwa pierwsze utwory. Dzisiaj ujawniliśmy. Dzięki bardzo. No nie wiadomo, kiedy się pojawią następne. Następne, no nie wiadomo. Tak, myślę, że słuchacze mają już pewien taki ogląd, jak ta nowa płyta będzie brzmieć, prawda? No jeszcze by pasował akustyczny do tego i już by było mniej więcej jasne. No, ale na razie zgoda. I jeden bardzo czadowy. No właśnie. Ale to już naprawdę niedługo, bo 24. Mamy pozdrowienia od Maćka Dobosza. To jest muzyk grupy Cieplarnia z Chicago. Z polskiego, pozdrawiamy oczywiście. Polskiego Radia FM. Stany Zjednoczone nas pozdrawiają. Natomiast tutaj jeden ze słuchaczy, ja już z telefonu korzystam, bo nie dość, że skrzynka jest zapchana nasza pocztowa, to jeśli mogę, to proszę o pozdrowienia na antenie Siczki od Grzegorza L. z Kolbuszowej. I tutaj takie ładne zdjęcie. Dzięki, dzięki. O, proszę, zobacz. Wzajemnie pozdrawiam. Może jeszcze jakaś seria szybka pytań, panowie. Panie Geniu, znowu panie Geniu, bardzo ładne. Czy planuje pan coś jeszcze nagrać z Parawino? Wasze dwie, a w zasadzie trzy kasety, to jedne z lepszych. Pozdrawiam, Maciek. To stare dzieje pirackie jeszcze to. Mhm. Czy na koncercie był kiedyś Jarocin KSU? Rzeczywiście gra setlistę z Jarocina 89. No ja właśnie akurat nie znam, nie pamiętam tej setlisty, ale to były te utwory z pierwszej płyty głównie. No to gramy 10 utworów z pierwszej płyty, także z tego Jarocina na pewno te 10 utworów było, no i z drugiej płyty. Kiedy KSU zagra w Łodzi, to Jan z Łodzi pisze do nas. Nie wiadomo. Wiem, że Jan z Łodzi. No trasa w ustalaniu. Z Łodzi pochodzi, no. Ta. Tego nie wiem, no w Łodzi rzadko grywamy, coś jakoś tak się to układa. Drugie pytanie, który z zespołów z młodego pokolenia, z którymi gra KSU, zasługuje na uwagę i dlaczego jest to stacja B? Takie pytanie. No to już słuchacz sobie odpowiedział. Który? No stacja B. Tak. Nie, jest wiele zespołów fajnych. A przy okazji pozdrawiamy Kubę z zespołu wychowawczego. Tak, pamiętam tą kapelę wspaniałą. No właśnie, ja tutaj te listy wydrukowałem. Arkadiusz jeszcze pisze. Arek z Mazur jeszcze raz pisze. Czy na tej płycie miał jakiś kawałek Jasiek Kidawa? Miał udział w jakimś utworze Jasiek Kidawa. Jak to miało miejsce przy ostatnich płytach KSU? Jasiu Kidawa miał główny udział, bo on tą płytę zgrywał. Bo najpierw w innym studiu była zgrywana. Mi to średnio się podobało. Nie było źle, ale Jasiu to jednak lepiej zrobił. Jasiu zagrał w jednym akustycznym. Na początku kazałem mu melodię zmienić. Mhm. Wymyśliłem w ostatniej chwili inną melodię i Jasiu nagrał w studio. Już nie chciał mi się nagrywać, wysyłać tam gdzieś. Także no tyle zrobię. Dobrze, to tyle. Poprzestańmy już na pytaniach, bo już czas audycji się kończy, a moglibyśmy pewnie długo. Kolejni ulubieńcy z klasyki rocka jeszcze na koniec. Grupa UFO. Uwielbiam. Uwielbiam. Tomek? Lubię. Najlepiej Lot.
Z drugiej to jest płyty. 20 parę minut, to zabrałoby 27, nam... 27, tak, to zabrałoby nam trochę audycji. Natural Thing i świetna koncertowa płyta Strangers in the Night. Panowie, to piękna płyta koncertowa. Myślę, że to dobra puenta grupa UFO naszej dzisiejszej audycji, ale tak naprawdę to dzisiaj najbardziej czekamy na nowy album KS-u. Ja już się doczekałem. No to my, wy dwaj i ja już tę płytę słyszeliśmy, bo dzięki tobie mam w plikach, ale słucham tylko do takiego użytku własnego, prawda? Ona już będzie 18 w Warszawie, będziemy mieli tą płytę. Mhm, czyli już wytłoczone, prawda? Tak. To cóż, dziękuję bardzo jeszcze raz za to, że jako pierwszy na świecie mogłem te nagrania zaprezentować swoim słuchaczom, panowie, Tomek, Siczka. Dzięki, no i przemiła tutaj koło nas siedzi Adrianka, której też dziękujemy za pobyt i za cierpliwość, bo tu panowie się fascynują. I zaśpiewanie na tej płycie. I zaśpiewanie na płycie. Dziękujemy Adriance również. To wszystko w audycji Rock Radio. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam jutro o 9:05 muzyczny starter Jerzy Szlachta, Tomek Rzeszutek, Siczka i Adrianka. Dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze raz UFO.